Cześć Paulus, z tej strony, witam was w trzecim odcinku mojej serii Gramy w Immortals Fenyx Rising. Znajdujemy się na wyspie w kształcie żółwia. Dobra, nie przedłużajmy, lecimy teraz tutaj do środka i zobaczymy, co się wydarzy. Wskakujemy do środka. Muszę wam powiedzieć, że przeanalizowałem sobie troszeczkę grę i zapomniałem, że to jest Ubi i że wymagany poziom na daną lokację. Czyli jak nie mam poziomu, nie warto się tam pchać. Więc będziemy na razie lecieć z fabułą. Witaj. Oto zmagania Odysseusza. Widzę, że poziom trudności to jest 1 na 3. No to idźmy tutaj, zobaczmy, co musimy teraz zrobić. Jakaś księga. Co to jest? Zobaczmy. A, do aktywowania. Czekajcie, zobaczmy sobie lewo, prawo. Tu coś jest. Jeszcze jest nieaktywne. O, chyba rozumiem. Będziemy musieli aktywować te dwa kryształy. Więc sobie sprawdźmy. Aktywuj to. Phoenix, dobrze. Czyli wiadomo, co musimy zrobić. A co to jest za... Zobaczmy, R1 plus... A, nie mogę tego zabrać. Może to rozwalmy? A, to trzeba było przesunąć, dobrze. Zobaczcie, jeden kryształ aktywny. Teraz sobie weźmy L1 plus trójkąt. Świetnie nam to wszystko gra mówi, ale to będzie świetna gra. No i mamy przejście, tak? Pewnie. Z tego co zauważyłem, no sporo tu pewnie będzie rzeczy takich powtarzalnych, więc ja to pewnie będę robił poza nagraniem, bo nie ma sensu, żeby wam pokazywać cały czas wszystko jedno i to samo, bo was zanudzę. No ale... Ja tu wejdę, zobaczmy. A chyba mi się wydaje, że ja będę musiał... Ale nie tak. O kurde, rozwaliłem sobie, na szczęście się... Bo Phoenix jest za silna, jak widzicie. Poczekaj, Phoenix, bo ja chcę to zrobić tak, tak. O właśnie, i połóżmy sobie teraz tutaj. Wespnij się i podwójny skok. Jeszcze nie? No to co ja tu muszę zrobić? Tutaj nie mam żadnego tego. Może w tą stronę, a tutaj coś jest? Nie ma. No dawaj do góry. Podwójny skok nie działa. Może ja w złym miejscu się chwytam? Może ja powinienem się tu chwycić? No a jeszcze raz aktywujmy to. Aha. Czyli nie tak. Myślałem, że będę mógł dwie skrzynie sobie wziąć. Ale rzut mi też nic nie da, prawda? No, odpocznij sobie, Phoenix. Właśnie. Coś mi nie załapało. Co to jest ta... To taka jakby przestrzeń. Tutaj się coś aktywowało. Jest to coś? Zobaczmy szybciej. Nie ma nic. Tutaj mamy znowu do aktywowania. Dobra. Jest jedna. Kolejna. To są takie mini zagadki, ale... Nie wiem. Teraz pasowałoby to przenieść, prawda? Więc może zróbmy w ten sposób. Dobra, weźmy najpierw tą. Czyli ja to mogę rzucić, nie? Rzut R2. O, aktywował się jeden kryształ. Pięknie. Nabierzmy sobie R2. W ten sposób. Na drugą stronę. I teraz rzućmy tutaj.
Trafię? Jest! Bardzo ładnie, ale zapomniałem, widzieliście? Phoenix się zaczęła męczyć, jak tak długo myślałem i trzymałem to w powietrzu, no to i bardzo dobrze. Teraz tak, co my tu mamy na drugą stronę? Nic tu nie ma? Most się nam otworzył po prostu. To idźmy przed siebie. Co my tu znajdziemy? Wymagania od Zeusza. Odysseus! Wow, okej. Okay. To jest jakiś łuk. Tylko kogo? Odysseusza? Nie. A tak, Odysseusza, proszę bardzo, bo wgadał było, że z tego co pamiętam. Let's see if you have control. Who are you? Show yourself! Dobra, mały questik. Będziemy celować teraz. Strzały Apolla. No właśnie, w God of War, z tego co pamiętam, był łuk Apolla, a tu mamy Odysseusza. Przytrzymaj L2, celowanie. Szybki strzał R2. Faktycznie. Lecimy do przodu. W tych magicznych skrzydłach. Tutaj widzę, kolejna będzie zagadka. Aktywuj. Czy ja to trafię stąd? No, udało się. Tam jest kolejne, patrzcie. Two of the targets seemed easy enough to hit, but the third would require the focus of a master archer. Forget it! Kids today play seashells, they skip rocks, stare at the wall, you know, they're hyperactive. This from the god who thinks a week constitutes a long-term relationship. Dobra, przytrzymaj L2. Plus R1, strzała Apolla. Zobaczmy, co się wydarzy. No identycznie jak w Asasynie. Na przykład Odyssey. Origin w szczególności, kiedy Bajek używał tych strzał. To było tak dobre. Co my tu mamy? O, tu coś jest. Na razie jest zamknięte. No pewnie oczywiście wszędzie nie wejdziemy, ponieważ nie mamy nawet jeszcze umiejętności, no ale to jest normalka. Kolejna do aktywowania. A cóż to jest? To jest pewnie do zestrzelenia. Szybki strzał. Pewnie. No i tym sposobem mamy dwa kamienie. Oj, zagadek będzie sporo. Świetnie się to zapowiada. Puszczenie. I mamy. Dawać tutaj kolejne nam do przejścia. Aha, czyli w takich właśnie tych odsłaniach mamy... Będziemy zbierać jakieś ulepszenia typu, nie wiem. Co to jest? Jeszcze raz muszę sobie przypomnieć. Piorun Zeusa chyba. Teraz jakieś ulepszenie. Dokładnie, piorun Zeusa. Czyli mamy już dwa. Strzały Apolla. Strzały Apolla wypuszczają... Wypuszczać, przytrzymując L2 i naciskając R1, użyj prawej gałki, aby kontrolować lot strzały, póki wystarczy ci wytrzymałości. Zdrowie decyduje o tym, jaką liczbę obrażeń jesteś w stanie przyjąć, zanim ulegniesz wrogom. I dodatkowy kryształ. Armed with the agility of Achilles, the speed of Atalanta, the wits of Odysseus and the strength of Heracles,
Phoenix was ready to face whatever the future had in store. That's it? That's all she has going for her? Good luck! Ukończono. Niepowtarzalna okazja, nowe zadanie. Zamglony wzrok. I'm nearly at the Oracle. The desire to save her comrades and brother hardened Phoenix's resolve. Ach, too easy. There's something down there. Tak mówisz? No faktycznie. Warto było wypłynąć szybciej Phoenix. O, i mamy sporo surowców. Aj. Szkoda, patrzcie, zabrało mi segment paska. Na szczęście by nie zginęli. Oj, ubi. Phoenix, musimy być naprawdę ostrożni. Teraz pójdźmy tutaj właśnie, spójrzcie. 130 metrów. Jeszcze wam tylko chciałbym pokazać mapę. Jestem ciekawy, co się stało. Przecież tam możemy wrócić jeszcze do tego niby... O, widzicie? Właśnie o tym mówiłem. Zmagania Odysseusza. Cele. Nie wzięliśmy jednej skrzyni. I ta ikonka, z tego co sobie zobaczyłem na legendzie, spójrzcie, jest to od... Jak to powiedzieć? Już to sobie sprawdzę, bo zapomniałem. O, wejście do czeluści w toku. Czyli jeszcze tam możemy wejść. O tym mówiłem. I patrzcie, mała lira, wielka lira. Ja sobie to wszystko znalazłem teraz na mapie dzięki naszemu bystremu wzrokowi. Spójrzcie, tutaj jest mała lira. Tutaj jest kolejna zaraz. I tutaj jest duża. Trzeba to będzie odtworzyć. No ale my się najlepiej udajmy do naszego celu. Jeszcze raz zobaczmy, co by nam cel pokazał. Aha, i tutaj ekwipunek, jak widzicie. 22 niebieskie grzybki. 16 granatów. Tutaj mamy, co to jest? Figa z Olimpu. Nektar kwiatowy. I będziemy mogli sobie robić eliksiry. A to jest eliksir wytrzymałości. Uzupełnia dwa segmenty wytrzymałości. Nie można użyć go, gdy masz pełną wytrzymałość. Potrzebne jest do 5 razy niebieskich grzybek. Skorzystaj z kotła Kirkę, aby wytwarzać eliksiry. Tutaj mamy eliksir uzdrawiający. Eliksir ataku. Wzmacnia broń i zdolności na 90 sekund. 20% do zadawanych obrażeń. I tutaj eliksir obrony. Wszystko musimy, żeby stworzyć eliksiry z tego co widzimy, musimy skorzystać z kotła Kirkę. A co tu nam jeszcze? O, proszę bardzo, mamy łuk. Łuki, czyli nie będzie tylko jeden. Łuk Odysseusza. 30% obrażeń zadawanych strzałami z łuku w trakcie kombinacji, gdy masz pełne zdrowie. A tutaj? Tutaj mamy tą właśnie ikonkę, nam pokazuje. Otwórz 14x34. Przytrzymaj, plus przytrzymaj, naciśnij i puść, żeby oddać szybki strzał, zadając 20% obrażeń. Przytrzymaj i puść, aby oddać naładowany strzał, który nadaje 27 obrażeń. Bardzo ładnie. A tutaj co mamy? Obole Harona służą do rozwijania umiejętności i boskich mocy, przyznawane za realizację mitycznych wyzwań. Oj, mitologia, tu aż ocieka. Aż tylko czekać na nowe mitologiczne bestie, potwory i nie tylko. To jest właśnie strzała Apolla, dobrze. I na pomaganie bogom, bo zapomniałem powiedzieć, że gra polega na tym, żeby pomóc greckim bogom. No to dobra. A, czekajcie, jak to się używało? R1, dobra, w ten sposób. Trafmy tą harpię. Dobra, unik, bo będzie wykonywała teraz atak. Niech nam się naładuje oczywiście. O, w ten sposób. A teraz zróbmy mocny strzał. Jeszcze raz. W ten sposób. Dobra, podejdźmy pod nią i zobaczmy jeszcze... Aj, zadała mi obrażenia, ale dobra. Czekajcie, podskok, podskok. O, właśnie o tym mówiłem. W powietrzu. Można w ten sposób i w ten sposób. Zbierzmy to. Gdzie teraz powinniśmy się udać? 123 metry.
O właśnie, tutaj jest ta melodia. Spójrzcie, zobaczmy co się stanie. Aaa, czyli coś takiego. Zapamiętaj melodię wygrywane. Czyli środek, prawo, lewo. Trzeba ją odegrać na dłużej, tak? A duża się znajduje tutaj. No to sprawdźmy to szybko jeszcze. Własny znacznik. Gdzie to jest na mapce mój znacznik? Zobaczmy, rozglądnijmy się. Tam, 312 metrów. Jestem bardzo ciekawy, czy nam się uda. Aj. Wiecie co, ja bym chyba przeszedł tym mostem. Sprawdźmy to od razu, co wy na to? Szkoda, że nie mogła podskoczyć. Tutaj jest wejście do czeluści, ale już zamknięte. Znowu mamy co? A, Gorgonę, dobra, dajmy jej na razie spokój. Pójdźmy do tej harfy. Liry, czy tam co? O kurde, ile tutaj jest, to są dziczki. I mamy też ambrozję. To jest w trakcie konfliktu, dobrze wiedzieć. Czemu się mogła polecieć? Phoenix. Teraz jest, patrzcie, wszystko niedostępne. Idziemy jeszcze do tej harfy zagrać, zobaczymy. Ale nam się da. A, mogę zjeść sobie grzybka, dobra. A nam się Phoenix zmęczyła. Naciskam lewy krzyżak i się leczymy w ten sposób, dobrze. ...87 metrów. O, tu mamy te. Zabierz. Oczywiście nam się przydadzą, czyli tu się będzie nam rozpełnowały te... ...na takich kapliczkach, jakby to powiedzieć. No widzicie, na przykład teraz jeszcze nie mogę wszędzie... Gdzie to jest ten znacznik? Tu mi zniknął. A ta lira jest u góry. Nie mogę jeszcze na przykład na tej wyspie... ...zrobić wszystkiego, prawda? Ponieważ moja postać Phoenix nie jest jeszcze wymaksowana. Oczywiście tak jak widzicie, tam była czeluście Tartaru, tak? O, jedna z tych lir. Która to będzie aktywna? Zobaczmy. Jak to mam aktywować? Pewnie muszę wszystkie znaleźć. Nie mogę, nie ma interakcji, widzicie? Szkoda. Dobra. Czyli będziemy musieli wszystkie trzy znaleźć. Prawdopodobnie, żeby móc zagrać dopiero, a nie tak pojedynczo sobie skakać. Teraz szybko powróćmy. Gdzie to był powrót? W tym kierunku. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Tak? Jak ja tu szedłem? Patrzcie, już się pogubiłem. Mapka. Ja idę w przeciwnym kierunku, no to jak? Ja nie chcę tego znacznika już. Go usunę szybko. Tu jest ten znacznik. I musimy się wrócić. Pewnie po drodze nic nie będzie ciekawego. No, idź, idź, bo mi utknęłaś tutaj. Najpierw pasowałoby wszystkie trzy znaleźć. Będę to musiał wszystko rozkminić, ale dobra. Dziki słyszymy w oddali. Nie, nie. Co ja zrobiłem? O kurde. No nieładnie. To teraz troszeczkę zepsułem. Ale dobra, patrzcie. Ja sobie mogę zjeść. W trakcie nawet spinaczki, dobrze wiedzieć.
Brakuje mi tego podwójnego skoku. Mityczna skrzynia. Czy my tędy szli? Szybki są po prawej, po lewej. Dobrze idę, dobra. Weźmy sobie tylko grzybka stąd i lećmy dalej. Mógłbym z nimi walczyć, ale nie ma na razie sensu. Idźmy dalej z fabułą do przodu. Ciekawe, gdzie nas to zaprowadzi. O, teraz był podwójny skok. Dobrze, i gdzie teraz mamy iść? Tu my akurat walczyli z tego, co pamiętam, z Gorgoną. Tutaj jest żółw. Tu pójdźmy tędy. W sumie możemy też iść górą, prawda? Tutaj była ta harpia. Brakuje mi tylko jeszcze podpisu nad nad przeciwnikiem. Co to jest dokładnie za przeciwnik? To jest ta harfa. 70 metrów. Zobaczymy, co nam tutaj pokaże. Czy ja to rozwalę? Pewnie, że rozwalę. Okej, dotrzyj do świątyni Apolla. Ocal nieznajomego przed demonami. This would be her greatest battle yet. Oh, I hope the stranger dies. No, na pewno. Ten nieznajomy. Dawaj szybko, Gorgonę. No, na pewno mnie trafisz, nie tym razem. Dobrze, teraz miecz, raz. Raz będzie miecz, raz będzie topór. Przełamanie oczywiście jego obrony, gardy. Nie tym razem. A widzicie, to dopiero muszę zrobić aksem, czyli toporem. Raz, dwa, pięknie, trzy. Pokuszony. Poczekaj, bo zada nam atak. Wylecie, Phoenix. Wyleczmy się. Co tu koleś ten? Jest okuszony, dawaj go, szybko wykończenie. Przeciwnik został... No, ale skąd on tutaj do nas tak strzela? Dobra, Gorgona tak samo została okuszona. Sayonara. Zaraz zginę. Muszę być naprawdę ostrożniejszy. Na szybkie ataki. A się broni. Jest różnica naprawdę. Dobrze. Nie uciekaj, ej chłopie. It's over. You can come out. No thanks. I'm good. There's nothing to worry about. If I had wanted to hurt you, I could just as easily come and stab you back there. True that. So, I'm going to go. Phoenix. Unique name. Appreciate the assistance, Phoenix. Nice bracelets. Thanks. I'm on my way to the Temple of Apollo to see the Oracle. Me too! Ha! It's right over there! Oh, great! I can use all the help I can get. We should go to... Hey! Where did you go? My bracers! That rotten little thief! I saved you! Poczekaj, chciałbym zabrać te owoce. No nie udało się. I know how you feel, kid. You do everything you can for them, and then they betray you. A ja chyba wiem, kim jest ten młodzieniec. O, mamy tutaj kolejną czeluść. Ale patrzcie, jest zablokowana kłódką. Dobra, to musimy na pewno przesunąć.
Nie, nie mogę? Patrzcie, nic nie jest aktywne. Tu musimy coś zrobić ciężkiego. Czemu się nie mogę przesunąć? Czekajcie, jak to działa? Phoenix. Ej, dotrzyj do wyroczni. Ani tu, ani tu. Płonące strzały. Wypuszczaj strzały nad źródłami ognia, aby je podpalać i rozpalać inne czary. Użyj strzały Apolla. Aha. No to dobra, to strzała Apolla to jest R1. No i zapalmy to. O, w ten sposób. What's up with that? Who designed that entrance? A circus performer? A magician? I don't know. Aren't mortals wonderful? Tutaj jest wyrocznia, tak? Tak jest. Oroko. Step forward into the light. The mysteries I have to offer are as infinite as the grains of sand scattered across the floor. What is your question? Oh, wise Oracle, how do I reverse the curse and turn everyone back from stone? Wow, that's a real question. I don't know. It's a mystery. Well, then, how do I get my stolen bracers back? Ah, another mystery. Yes, that's why I came to you, the Oracle. Oh yes, well, circling that, I'm just the priest. The Oracle here turned to stone, but the smoke here is something else. Do you think sand is called sand because it's between the sea and the land? Have you seen that little guy with golden hair? No? I'm going to go. What's so funny? You said the go twice, but you still haven't left. My brother was turned to stone and I can't save him. The one person I tried to help robbed me. And all you can do is laugh. Whoa! Those are all true. Are you an oracle? On your way out, can you pick me up something? I'm starving! Father of your line is not father of your kin. A mountain, crowned with flowing locks, is how you win. The monster shambles, hungry for immortal flaws. The true hero owns them all, stolen from the beast's jaws. With the winged herald's aid, go on the attack, and sooner than later, change them all back. A pearling of seas, forge fires lit, a wise child convinced, a feather's weight of wit. Eldest of Thetis, father overthrown, hero on high, it's time for you to come home. Whoa, now that was a prophecy. What was? Isn't it weird how prophecy ends with I see? But in this case, I don't. Stop! You can have these bracelets back. You're going to need them where you're going. Come with me. No! Look, I'm sorry about stealing from you. It's just something I do. It's kind of a problem. So, we good? Not even remotely. I needed an offering for the Oracle. I thought you were a nobody, and I didn't like your face. But that's all behind us now. We have to go. Didn't like my... We don't have much time. He will be here soon. Who?
I have just a ticket for you to make it to the mainland. Where are those wings? These? Now who's the thief? Don't look so smug. They won't fly yet anyway. You have to find the other piece. What do you mean, fly? Focus. After that, we need a jar stolen from Aeolus. It's in there? I'll go begin the preparations. Meet me at the top of the observatory with the jar. I don't understand. You're in grave danger. Help me help you. Okay, but about what you said earlier. And you're gone. Okay, well, gotta figure out how to get past that barrier. No i wiecie co, wydaje mi się, że odzyskać dzban Eola w czeluściach Tartaru, zdobądź fragment skrzydeł, realizując wyzwanie w obserwatorium astronomicznym. Czy co, mi się wydaje, że następną tą zagadką zajmiemy się w kolejnym odcinku. Nie chcę, żeby te materiały były dłuższe niż 30, nie wiem, 3 minuty, 40, bo was zanudzę. Zobaczymy sobie to w kolejnym materiale. Dajcie znać, czy filmik się podobał. Dzięki za oglądanie. Cześć!